Dzisiejszy odcinek będzie bardziej skierowany do pań, chociaż wiecie panowie, możliwe, że wasze partnerki, mamy, siostry mają podobną przypadłość i się z nią męczą. Mowa tutaj o bolesnych miesiączkach. Jak mogę pomóc w tym temacie? Czy w ogóle będę chciał wam przybliżyć w tym odcinku? Ja nazywam się Mateusz Struniawski, na co dzień jestem fizjoterapeutą i między innymi pracuję też z pacjentkami, które mają dolegliwości związane z silnymi bólami okołomenstruacyjnymi. Wiadomo, no jeśli kogoś boli, mocno boli, naturalnie, no to mamy jakiś problem, tak? Zawsze o to pytam moje pacjentki, bo da się z tym coś zrobić, da się pomóc, żeby te dolegliwości bólowe minęły. One nie są naturalne, one nie można powiedzieć, że tak ma być, tak musi być. No nie. Jakiś czas temu nawet jedna z pacjentek opowiadała mi dosyć dziwną historię, że pewien lekarz zalecał jej branie tabletek antykoncepcyjnych i to rzekomo miałoby zmniejszyć bolesność, tak? No nie wiem, czy do końca ta rada mogła być słuszna, logiczna, a to już w sumie może sami też i ocencie, ale okej, jak ja to widzę. Tak jak powiedziałem wcześniej, miesiączka, no i wiadomo jest, mogą występować pewne dolegliwości, ale nie na takiej zasadzie, że przychodzi miesiączka, od razu tony leków przeciwbólowych, panie są po prostu wyłączone z życia, bo no ból po prostu jest do tego stopnia, tak? Tak, nie może być, to coś znaczy. I teraz tak, jakie są najczęstsze przyczyny? Pierwszą i taką najznaczniejszą przyczyną w tego typu dolegliwościach, którą zauważam, jest szeroko pojęty stres, emocje i tak dalej. Tak jak zawsze powtarzam, z tym można wiele zrobić, można wiele pomóc, można wyciszyć ten stres w ciele, można go z tego ciała zdjąć. Jak najbardziej dzięki kinezjologii potrafię takie rzeczy robić, robię i mam przy tym świetne efekty. Dalej, co może być jeszcze przyczyną, co się bardzo często zdarza, czyli wszystkie blizny w obrębie jamy brzusznej, czyli blizny po cesarskich cięciach, blizny po wyrostkach, po woreczkach. To są wiadomo, jakiś wypadek, przypadek, no zdarza się, tak? Czyli też jest potrzebna ingerencja chirurgiczna, pojawia się blizna i ta blizna właśnie może miejscowo powodować to, że dany rejon, jak ja to mówię, wyhamowywuje się, czyli zaczyna działać nieprawidłowo i wtedy mogą pojawić się właśnie mocne dolegliwości bólowe, właśnie okołomenstruacyjne. Kolejnym z tematów, jaki się też jest przyczyną bezpośrednią tego typu dolegliwości, są wszystkie tematy właśnie związane z przeponą, z żołądkiem, wszystkie tematy trawieniowe, tak? Czyli stres, który powoduje niewłaściwe jedzenie. Wiadomo, jest tego pełno, tak? Alkohol, styl życia, każdy z nas to zna. To też może powodować tego typu dolegliwości. Jak najbardziej z tym też można wiele rzeczy zrobić poprzez terapię wisceralną, czyli pracy w obrębie brzucha, w cudzysłowie takie masowania brzucha. Jest to o wiele bardziej złożone, już tak bardzo mocno upraszczając. I jak najbardziej, to co będę powtarzał cały czas, można zmniejszyć te dolegliwości. I jak najbardziej z tym na co dzień pracuję bardzo często, tak? Trafiają do mnie panie i w wywiadzie, kiedy pytam właśnie o to, no każdy mówi, no tak mam, no ale co to ma wspólnego? Bardzo często później dzięki temu też zmniejszają się dolegliwości związane z bólami w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, zmniejszają się napięcia karku, zmniejszają się dolegliwości bólu głowy. To wszystko jest bardzo z sobą powiązane i ma dużo wspólnych mianowników, także bolesna miesiączka nie jest wyrokiem, to nie jest normalne, to nie jest naturalne. Z tym jak najbardziej można bardzo dużo zrobić, można tą bolesność praktycznie całkowicie ograniczyć i pomóc. Nie musicie się, drogie panie, męczyć z tym. Mam nadzieję, że wielu z was pomoże ten materiał i uświadomi pewne rzeczy, że w ogóle istnieje pomoc i można z tym coś robić. Także zapraszam, jeśli macie tego typu dolegliwości, jak najbardziej.
postaram się Wam pomóc. Jeśli macie jakiekolwiek jeszcze pytania, może czegoś nie dopowiedziałem, zapraszam do komentarzy. I co? Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!